Gdzie ja tu kurczę masz? To to by miał się to zrobić, nie? Już bym chciała jak najprędzej, żeby się wyprowadził ten nasz przedsiębiorca, bo już nie mam życia wcale. Przynosi mi czekoladę, to pomarańcza, to banana, a mąż się ze mną kłóci, że kochanek i kochanek i kochanek, co ja mam zrobić całe swoje życie? Mam takie, że nie mogę wcale, już nie chce mi się żyć. Wcale mi się nie chce żyć, bo kochanek, na kogo spojrzę, to kochanek i kochanek. I napiłem ja się wina, poprawiłem 3 razy i wróciłem ja do ciebie, ukochana jedyna. Że ja nie wiem nic. Udało ci tych czekoladów, tych jabłuszków, tych ciasteczków by nie przynosił. I ja ci dam kochanko, bo się zdaje, to za dużo tego dobrego jest. Poczuj się trochę. Nie gadaj, nie? Stary, tylko śpi. Ja się przyczajam. Paliłem po jednym papierosie. Wróciłem do domu i zacząłem palić po paczce. Nie było mnie. Inni nie palą. No. Ręczniki wyprałam, zmieniłam, wyprasowałam, bo ja zawsze tak jestem, taka oczyciotka, wiesz, że wypiorę, wyprasuję. Wszystko, żeby k***o miało ręce i nogi. Nie robię tam koszmara, bo mnie na to nie stać, nie? A zawsze, że tam pośle wypiorę, zawsze pracuję. Na drugi dzień pośle pracuję, prześcieradła też i poduszki. Taka jestem, co? Taka jestem. Tak wiem, że rodzice może mnie urodzili z czystości. No nie wiem. Poduszki piorę w pościel też. Jak kurcze, przepraszam za wrażenie, jak tutaj tam zimna woda, mam kurwa między innymi w czasie. Przecierano to wygotuję się, tam się wypierę, tam się wypuszczę, tam się wyprasuję i nie wiem co na rowerach jadą. I poświęcić tak. A sobie do ojcu pokazać, zobaczcie jak córka jego kurwa zryfuje na agrafce, a on kurwa daje szyrki kurwa. Kurwa je. Kusy został sobie na pójście. Jo, aby się wcale w kurwa nie kupił ślady. Tak mnie napieprzyli komuniści, że się muszę teraz lewą ręką golić. Ja jeden w bloku, który jest ten solidarnościowiec, a reszta komuniści. Bo zobaczył później, że ja stoję. On dalej, w samochód, teraz to staro kurwa mówi, rozjadę tutaj koło domu. No to ja ten, biegiem pod tą drugi blok, pod 8. A tam już kurowa wyszła, bo tam wszyscy patrzyli w oknie, co się tu dzieje. Wyszli. I ja mówię, no to chodź pani tu koło domu, gdzie ja tam będę. Tu tą kurową, od szmatów, od niewiadomską, że ich zabije. I w końcu biegiem do mnie. Teraz cię kurwa, mówi, już zabije do mnie. Ja mówię, no to chodź, bo miałam tego kija z tyłu. On do mnie, a ja go przez łeb od razu. Ja mówię, o nie, i parę razy tym kijów dostał, a później całe zbiegowisko, sąsiedzi się zlecieli i dopiero mu wtedy dali. Klatce mnie tak urządziła, kołkiem dostałem po obojczyku, po głowie. Nie miałem ratunku, wieczorem napadnięty zostałem. Dzięki komunistom, bo między nimi sam jeden mieszkam. Nie mam wyjścia, muszę cierpieć. Jakie psy ja mu zatrułam. I jak on chce, to ja go za te psy mogę też do sądu jeszcze podać. I niech on mi udowodni, kto mu tu psy otruł, czy coś. Koty chodzą, psy chodzą, nigdy nie pozdychały, tylko im zdychają. Z głodu może pozdychały. Pies nie może wyjść na podwórek, bo się czepiają psa nawet. Miałem jednego psa, wilka, 5 roku miał. To powiedziała, że pies potrafił wejść na kołek od bramki i tam jej narobił na tym kołku. Załatwili mi psa, drugiego psa mi załatwili. Tak samo,
To teraz nareszcie jeden, który się utrzyma. Musi chodzić w kagańcu, na smyczy, bo inaczej nie wolno puścić. Strach jest. A tym bardziej, że ja kocham zwierzęta, żona i moje dzieci. A tu są tacy sąsiedzi, że oni kochają zwierzęta, te, które się je. A takie, których się nie je, ich nienawidzą. Chyba on myśli, że jemu wszystko wolno, bo on solidarny. To on może zabić, on całe podwórko jego, nie mamy prawa do domu wyjść, nie mamy prawa nic, bo to solidarność wielka. 2 lata temu my w sądzie byli. Za to samo. Zgodziłam się na ugodę, bo podpisał, że będzie dobrze, że będzie zgoda, że będzie wszystko. Ale to się na nic nie zdało. Nie trzeba było mi się godzić na ugodę, tylko żeby był ukaranym. To 115 kilogramów. 115 waży. Chcieliśmy dłużej trzymać, żeby dla karmić i chować dla złodziei. To lepiej zabić, zjeść i na zdrowie pójdzie.